Witam Państwa serdecznie, z tej strony Robert z kanału Top Tier, zawsze w drodze. Jestem w pobliżu Kassel, są piękne widoki. Trochę przybliżę może, oj za dużo. Że ładnie było widać. Wczoraj byłem w Belgii, w Ostende. To jest nad Morzem Belgijskim. Zapomniałem dodać, że to jest bardzo ładne miasteczko z bardzo ładną katedrą i tam jest piękna plaża też, nie? No i port. Zdążyłem dojechać się do domu prawie na 10 godzin, ale udało się. Dzisiaj załadowałem Dormagen, to jest koło Kolonii i jadę na wschód za Hanower jeszcze kawałek, tylko trochę w dół. 38. Większość kierowców właśnie skraca sobie drogę tą 38, jak idzie na Wrocław, na Śląsk. Dwójką niby są te same kilometry, ale są korki na dwójce, a tu jest, jedzie się spokojnie. Nie ma żadnych korków. No i co, skoro jestem w Niemczech, chciałem Wam powiedzieć dowcip niemiecki. Dla mnie ten dowcip to wcale nie jest śmieszny, no ale co kraj, to obyczaj. Czyli tak, leży pomidor na ulicy, przejechał go samochód. Wiecie co powstało? No nie, ketchup. No i wszyscy Niemcy zaczęli się śmiać. Ja się pytam kolegi, słuchaj, was jest rus. Czyli co jest grane? Ja źle zrozumiałem, że ketchup z pomidora się zrobi? Nie, ty dobrze zrozumiałeś. To jest taki niemiecki żart. No cóż. Ten odcinek nazwany jest tradycja. No, tradycja w Polsce, to wiadomo. Choinka, święta. Jakieś po prostu prezenty. A w Rosji tradycją było to, że Polacy, polscy kierowcy i ruch musieli płacić celnikom, pogranicznikom, no i milicjantom, czyli gajowym. Ale nie wychodzili na tym źle, bo te pieniądze wszystkie dawały im firmy. Tu opowieść pana Staśka, którego pozdrawiam. Opowiedział mi pewną historię, że tak. Jeżeli przeciętny człowiek wtedy zarabiał 3 miliony, tak, 3 miliony, to jest jakieś na dzisiejsze pieniądze 300 zł, ale wtedy 3 miliony były. To kierowca, który jeździł na Rosję, zarabiał 10 milionów. No, niektórzy wyciągali dobre wypłaty nawet w ciągu miesiąca. Może nie całe, jedni więcej, drudzy mniej. Ja statystyk nie znam, bo nikt tego nie zapisuje. Wiadomo dlaczego, nie? Ale tak. Jeżeli było przeznaczone 200 dolarów właśnie na celniku, pograniczniku, czyli tak, 6 było takich jakby punktów, pieczątek, musiał się zameldować u pograniczników, u celników, to na białoruskiej granicy kosztowało każde jedno przejście, każda jedna pieczątka 5 dolarów. Okej. Okay. Jechał dalej na ruską, na ruskiej trochę więcej, przypuśćmy, że 50, to było 80. I z powrotem 80, 160, no i resztę zostawało na gajowych. No ale co, pewnego dnia pan Stasiek zapomniał wziąć pieniążków. No i mówi, zobaczył dopiero na granicy, że on nie ma pieniędzy. Tylko że on już tam spory czas jeździł, nie? Także jego tam wszyscy znali. No i powiedział tam pogranicznikowi, celnikowi, pogranicznikowi chyba.
że nie ma pieniędzy, zapomniał wziąć, no albo zgubił gdzieś. No i on tak mówi, to zrobimy ci kontrolę. I zobaczył trzy szynki. Takie szynki kiedyś za komuny, to te szynki były tylko w peweksie. Nigdzie można, delikatesowe. No jak on zobaczył te szynki, słuchaj, daj mi te trzy szynki, a ja ci resztę już tu wszystko załatwię. No dobra. Dał mu te trzy szynki, przyjechał. Ale mu, jeszcze tam zostało chyba trzy szynki. Mówi, na ruskiej granicy tak łatwo nie przejdzie. No, jak ktoś tam nie dawał pieniążków, jak na przykład kierowcy z PKS-ów, nie? To ich potrafili przytrzymać 24 godziny. No, pojechał na ruską granicę i powiedział, jaka sprawa jest, że gdzieś zgubił pieniądze, nie wie jak, nie? Ale że ma też trzy szynki delikatesowe. Żeby go puścili, a on następnym razem jakoś wyrówna to tamto. No dobra. No i tak. Przyjechał do granicy, z powrotem był już usprawiedliwiony. Tam trochę z gajowymi miał przejście, ale mówi, że go okradli, no. No i wrócił. Następnym razem, on miał taki schowek jeszcze, że z powrotem wracał, no kładł w ten schowek 30 kartonów papierosów, ale ja już tego nie liczę. No i włożył sobie, przypuśćmy, ja nie wiem, bo nie powiedział mi, ile tych szyneczek sobie włożył, tych puszek, ale przypuśćmy, że 30. Zajeżdża na białoruską granicę i był ten sam pogranicznik. Mówi, szynki masz? No mam, dawaj mi trzy szynki, takie dobre były, tak żona była zadowolona, ja ci to wszystko załatwię. No dobra. Buźka mu się uśmiechnęła. Niech będzie, nie? Tylko zaznaczam, że ta szyneczka na Białorusi kosztowała 3 razy tyle, a w Rosji może być i 4 razy tyle. No i pan Stasio od tej pory zamiast płacić 24 tysiące jakieś tam, żeby przejechać granicę. Nie, 15 tysięcy złotych. 30 dolarów, 100 tysięcy złotych, prawda? 100 tysięcy złotych. No będę mówił w dolarach, nie? To zapłacił 24 tysiące, nie? To jest już kolosalna resztę pieniążków miał dla siebie. No ale pewnego dnia pograniczyk mówi, że stoi jego szwagier, ma 200 litrów diesla do sprzedania, przyjechał za Mińska, czy nie chciałby kupić. No mówi, kupić. Najwyżej spuszczę w Polsce, nie? Bo i tak nie wolno, ale mówi, przed granicą jak przyjedzie, załatwicie mi z Polakami, bo tam tylko wolno było chyba 400 czy 500 litrów tutaj przywozić. A mówi, ty się nie martw. Na Krasnej Górce to ty załatwisz rachunki na diesel, nie ma problemu, no. No mówi, dobra, to ja do tego szwagla. Nie tankował już na stacji, tylko wziął ten paragon, zajechał do niego do domu, dotankował jeszcze 400 litrów, bo leciał na Kaługę, to jest jakieś 300 km za Rosję. No i wrócił, to razem, mówi, około 1100 litrów zatankował. Policzcie sobie, zapłacił mu po 20 centów amerykańskich. Czyli zostało mu tam po 30 eurocentów, to jest jakieś 330 dolarów. Plus to, co nie zapłacił celnikom, na pewno 450, albo lepiej. No i co, pan Stasio sobie jeszcze dorobił, ze 100 litrów spuścił. W Polsce wziął za to gdzieś 60 dolarów. Czyli tygodniówka wyszła mu, plus pensja. 510 dolarów. Czyli na tamte czasy to było około ponad 15 milionów. Żyło się nieźle. Nie mówię już o tym, że on jeszcze miał swój schowek i za każdym razem 30 kartonów papierosów przywoził. Ale ile on brał za te papierosy, to ja nie wiem.
bo z Rosjanami, z tym paliwem kupowania od Rosjan, bo Białorusini byli w miarę uczciwi, trzeba powiedzieć, nie? Ale z Rosjanami było różnie i właśnie w następnym odcinku będę chciał opowiedzieć, jakie kierowcy mieli przeprawy z Rosjanami, gdy kupowali od nich diesel, nie? No, żegnam Państwa, życzę miłego dnia i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia jutro.